Dzień dobry, witam was moi drodzy. Bodaj w poniedziałek pisałem wam na karcie społeczności, że te egzaminy troszeczkę gdzieś tam zajęły moją głowę i być może albo na jakimś live'ie, albo we vlogu ten egzamin podsumuję. No i to też się dzieje. W dzisiejszym vlogu właśnie poopowiadam troszeczkę o tym egzaminie, który dosyć mocno mnie stresował i zajmował głowę, w zasadzie zajmuje cały czas poniekąd w tym tygodniu i zajmował w zasadzie cały tydzień poprzedni. Przypominam, miałem egzamin zawodowy, ostatni już z kwalifikacji AU32, organizacja transportu, to jest element zawodu technik logistyk, kierunku w zasadzie technik logistyk, i pisałem go w ubiegły poniedziałek i w ubiegły wtorek, takie dwa dni. Akurat mój kierunek, bo to różne te kierunki mają. We wtorek pisały chyba wszystkie, w poniedziałek chyba niektóre. W każdym razie jakoś to jest tak różnie rozłożone, że nie wszystkie kierunki piszą to jakby w jednym terminie. I dosyć mocno mnie to stresowało, ponieważ akurat jeśli chodzi na przykład o maturę, to ja jestem pewien, że ja ją zdam. Nawet z matematyki, która jest moją piętą Achillesa, mam kilka takich tematów, które jeszcze muszę powtórzyć. Jestem spokojny, że to po prostu uda mi się zdać. A tutaj nie miałem takiej pewności, ponieważ ten egzamin opiera się nawet nie tyle na umiejętności liczenia, co też bardziej na umiejętności czytania, takiego głębszego czegoś. I tam trzeba naprawdę się mocno skoncentrować. To też ta obawa, że coś tam umknie, że jednak coś tam nie do końca dobrze wyjdzie. Sami rozumiecie. I to naprawdę bardzo mocno mnie stresowało, tak jak mówiłem, cały poprzedni tydzień mi to naprawdę siedziało w głowie, stresowało i tak dalej. Ale powiedziałem też, że zajmuje mi to tydzień w głowę w tym tygodniu, ponieważ no dzisiaj już jest taki, no dzisiaj jest pierwszy dzień po egzaminach i jakoś tak troszeczkę gorzej się czuję fizycznie. Taki jestem strasznie niewyspany, pomimo tego, że spałem normalnie w nocy, a nie tam, że jakoś po godzinie czy coś. Normalnie jakoś spałem w nocy, ale jakiś taki jestem bardziej zestresowany, taki jakiś bardziej jestem niewyspany. Oczywiście to minie, jak ten tam stresik po egzaminach zejdzie, może przez ten weekend, który teraz nadchodzi, sobie odpocznę, bo ja ferie zaczynam dopiero za około 2 tygodnie, 28 stycznia w piątek, to jest ostatni dzień przed feriami u mnie. Wiem, że już niektórzy szczęściarze zaczynają od tego piątku, chociaż moim zdaniem to w sumie dobrze, bo tak od razu już wszystkie te wolne wyczerpać, noworoczne, przekróli, tak sobie wszystko w jednym terminie wyczerpać, to na to troszeczkę bez sensu, tak to chwilę się na to poczeka i może jest to odrobinę lepsze, ale także gdzieś tam jeszcze chwila do tych ferii jest. Niestety właśnie mówiłem, że chyba ten stres jednak był ciut za duży, że mój organizm troszeczkę to odczuwa i będzie musiał chyba jeszcze chwilę to odchorować. Ale przyznam, że tak jak wam opowiadałem w poprzednim vlogu, jak ja bardzo się stresuję, tak właśnie w odstępie od tego vloga do egzaminu zrobiłem sobie właśnie jeszcze dwa takie zadania egzaminacyjne na spokojnie, już bez żadnej tam presji, że zaraz to będziemy sprawdzać na lekcji czy coś. I muszę wam powiedzieć, że zrobiłem to dobrze. I to mi dało takiego kopa, że i w zasadzie, że ja to umiem. Dzięki temu egzamin w zasadzie przestał już mnie stresować. Byłem taki pewny, że sobie dobrze poradzę i to rzeczywiście mi pomogło. No i mam nadzieję, że to zaprocentuje w postaci wysokiego wyniku na egzaminie, bo porównywałem wyniki z moimi kolegami, to wyszło w zasadzie tak samo. Więc jestem naprawdę bardzo, bardzo dobrej myśli. No ale jednak gdzieś tam organizm chyba ten stres czuje i będę musiał chwilę to odchorować, ale mam nadzieję, że potrwa to dosyć krótko i będę mógł w miarę potem już normalnie funkcjonować w takim normalnym nastroju, a nie w takim lekkim jeszcze jakimś napięciu czy w innych tego typu rzeczach. Cóż, moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję za słowa wsparcia, które pojawiły się pod poprzednim vlogiem oraz za uwagę, a także za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego, do następnego materiału, trzymajcie się, cześć!